Sędzia starter Damian Walawender już uniósł chorągiewkę w górę. I uwaga, mamy sygnał do startu. Gonitwa się rozpoczęła. Na froncie jest oznaczona numerem 7 Jacqueline. Z tyłu natomiast galopuje Jarzębina. Pokonują teraz Bullfinch. Wszystkim uczestnikom udała się ta sztuka. Na froncie teraz pojawiła się Noranda, ale blisko niej jest Jacqueline. Blisko jest także Teraski. Na czwartym miejscu galopuje Darville. Pokonują kolejną przeszkodę. Przeskoczyli przez żywopłot wszyscy uczestnicy. No i na froncie mamy Jacqueline oraz Norandę. Te dwie klacze są na pierwszych dwóch miejscach. Na trzeciej pozycji galopuje Teraski. Na pozycji czwartej jest minister wojny razem z Darwilem, za nimi Oceanik, Spider Szumawa i na ostatnim miejscu ze stratą kilku długości galopuje oznaczona numerem 3 Jarzębina. A na froncie już tak dość bardziej zdecydowanie jest Noranda, chociaż to tempo takie troszkę szarpane w jej wykonaniu mi się wydaje, bowiem teraz szybciej do niej doskoczyła Jacqueline. Darwil na trzecim miejscu, na czwartej pozycji Teraski, na piąte odpada minister wojny, na szóstym jest Oceanik, na siódmym Spider Szumawa i z tyłu za stawką galopuje Jarzębina. Kolejna przeszkoda pokonana przez wszystkich uczestników tego wyścigu. Noranda jest na froncie, dwie długości za nią galopuje oznaczona siódemką Jacqueline, na trzecim Darwil, na czwartym Teraski, na piątym jest minister wojny. Konie i jeźdźcy robią teraz nawrót, tam zrobili za laskiem, no i będą biec w kierunku przeszkody wodnej przed trybuną główną. Wciąż na froncie oznaczona numerem 5 Noranda pod Olkiem Ryżakiem, na drugiej pozycji jest Jacqueline, na trzecim miejscu galopuje Darwil, na czwartej pozycji przesunął się teraz do przodu minister wojny, Teraski na piątym, Oceanik na szóstym i Spider Szumawa na siódmym miejscu, już z olbrzymią stratą do pozostałych koni galopuje Jarzębina. No i teraz zmierzają w kierunku przeszkody wodnej. Zobaczymy, czy tu się zdarzą jakieś przetasowania, czy przejdą gładko. Noranda na froncie. No nie było tutaj żadnych problemów, przejechali bez problemu przez tę przeszkodę. Jarzębina teraz dopiero sobie z nią radzi, a pozostali uczestnicy biegną w kierunku klasyka, jednej z ostatnich przeszkód na torze stiplowym, którą będą musieli pokonywać. Na froncie jest wciąż Noranda, Jacqueline na miejscu drugim, na trzecim jest Darwil, na czwartej pozycji minister wojny. Tam bardzo blisko siebie galopują te konie. Na przedostatnim miejscu jest Spider Szumawa, daleko za stawką Jarzębina. Noranda wciąż na froncie, ale teraz pozostali uczestnicy ją wyprzedzili, a na froncie jest minister wojny, na drugiej pozycji Oceanik, na trzecim miejscu Jacqueline, na czwartym Teraski, Darwil, Noranda, na przedostatnim Spider Szumawa, daleko za stawką Jarzębina. To Oceanik jest teraz na prowadzeniu, zmierza w kierunku klasyka, czyli ostatniej przeszkody na bieżni stiplowej, no i wybiegać będą na bieżnię płotową na kilometr przed celownikiem. Oceanik jako pierwszy, minister wojny drugi, Darwil na trzecim miejscu, Jacqueline na czwartym, na piątym tej pozycji jest Noranda. No i już są na bieżni płotowej. Mają jeszcze kilometr do celownika i trzy płoty do pokonania. Oceanik, oznaczony numerem 9 pod Pawłem Pałczyńskim, jest na froncie. Na drugim miejscu minister wojny, na trzecim Darwil, na czwartej pozycji jest Jacqueline, na piątej jest oznaczona piątką Noranda. I już zbliżają się do prostej finiszowej. Pozostały im dwa płoty do pokonania. Wyprowadza na prostą minister wojny pod Pawłem Slożilem. Na drugim miejscu jest Darwil. Na pozycji trzeciej galopuje Jacqueline, tam odpadł zdecydowanie już Oceanik pod Pawłem Pałczyńskim. Jeszcze 350 metrów do celownika. Minister wojny, Darwil i Jacqueline. To jest czołowa trójka. Jeszcze jeden płot do pokonania. Minister wojny jako pierwszy, Darwil drugi. Na trzecim jest Jacqueline. Rozpoczyna finisz Spider Szumawa jeszcze i Noranda. 120 metrów do celownika. Minister wojny i Jacqueline. Minister wojny i Jacqueline. Minister wojny Jacqueline!
Trudno powiedzieć, kto wygrał, minister wojny albo Jacqueline. Te dwa konie jednocześnie wpadły na linię celownika, minister wojny i Jacqueline. Będzie trzeba poczekać na rozstrzygnięcie z fotokomórki. Musimy zaczekać na foto. Minister wojny i Jacqueline jednocześnie w celowniku. Trudno powiedzieć, kto zwyciężył w tej gonitwie. Musimy zaczekać na foto, musimy zaczekać na decyzję komisji technicznej i informacje z celownika. Cały czas na prostej, tutaj na ostatnich metrach, na prowadzeniu był minister wojny. Z mojej perspektywy wyglądało tak, jakby utrzymał to prowadzenie, ale nie podejmę się powiedzenia w 100%.